Maria pracowała w pionie kryminalnym w policji. Pobraliśmy się w 1990 roku. Zbyszek miał wtedy 5 lat. Ja starałem się być dobrym ojcem. Byłem dobrym ojcem. Ale przyszedł czas, kiedy Zbyszek wszedł w złe towarzystwo. Uciekał z domu. Zawalił studia. No, to tak samo jak mój braciszek. Klasyka. Wyprowadził się. Zamieszkał z Kają. Któregoś dnia Maria dowiedziała się, że Zbyszek wszedł w konflikt ze swoim szefem, Michałem Bożyńskim. Zbyszek pracował u niego w restauracji jako menadżer. Zorientował się, że Bożyński prowadzi jakieś ciemne interesy. No i doszło do sprzeczki, do dużego konfliktu. Sprawdziłem w aktach. Włosy stanęły mi dęba. Bożyński znany był policji jako Bazyl. Wymuszenia, napady, narkotyki, przemyt. Był powiązany ze światem biznesu i polityki. Radku. 7 lat temu, 8 listopada, Zbyszek został wywabiony z mieszkania. Później myśliwi w Puszczy Bolimowskiej natrafili na spalone, zmasakrowane zwłoki. Badania DNA potwierdziły, że były to szczątki naszego syna. Maria wtedy zniknęła po pogrzebie bez pożegnania. Straszne, bardzo mi przykro.